Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSMPL. A dzisiaj, moi drodzy, sobie przyjechałem do Warszawy, żeby obejrzeć z bliska Xiaomi Mi Mix 3. Mam niestety dosłownie tylko kwadrans, by sporządzić materiał, zatem zapraszam Was na bardzo krótki, szybki wideoprzegląd Mi Mixa 3. I oto Xiaomi Mi Mix 3 jest już w moich rękach. Może na początek dwa słowa na temat zestawu, bo jest dosyć ciekawy. Mianowicie jest o tyle ciekawy, że mamy w nim ładowarkę bezprzewodową. Ja nie mam pojęcia, czy te zestawy, które będą oferowane u nas, również będą wyposażone w ładowarkę bezprzewodową, ale wygląda, że tak. Naturalnie w komplecie znajdziemy jeszcze całą makulaturkę, instrukcję i tak dalej. Jest też przejściówka na USB-C, żeby podłączyć sobie słuchawki poprzez mini jacka. No niestety, mini jacka nie ma. Mamy przejściówkę, nie ma słuchawek w zestawie, to też może być dla Was istotna informacja. No i jeszcze z takich rzeczy istotnych jest w komplecie również silikonowy pokrowiec. Telefon, jak widzicie, wygląda bardzo efektownie. Na tyle mamy taki trochę lekko gradientowy, lekko mieniący się odcień. Tu zależnie od tego, jak pada światło, on jest zielonkawy, robi się też taki fioletowo-różowy. Mamy również czytnik linii papilarnych. No na tyle, co zdążyłem się tu zorientować, no działa przyzwoicie i tyle, robi swoje. Jedyną taką dodatkową funkcją, którą może pełnić, to wyzwalanie migawki, tak jak to zazwyczaj w interfejsie MIUI spotykamy. Tutaj większych niespodzianek nie ma. Podobnie jak w przypadku aparatu fotograficznego. Jest podwójny, tutaj poszczegóły specyfikacji odsyłam Was do linku w opisie tego filmu. No niestety nie mam tu za bardzo okazji do wypróbowania, jakie robi zdjęcia. No na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo przyzwoicie, ale no, o zdjęciach to wybaczcie, wypowiem się dopiero, kiedy będę mógł tego telefonu poużywać nieco dłużej, a nie tylko dosłownie tych kilkanaście minut tutaj na warszawskiej prezentacji. Jeżeli chodzi o wykonanie i ergonomię, absolutnie nie ma się do czego doczepić i w zasadzie tu jest trochę klasycznie, czytnik z tyłu, przyciski na prawym boku, na lewym szufladka na karty i dodatkowy przycisk. Za chwilę powiem, o co z nim chodzi. No i to, co najważniejsze, to jest wyświetlacz. Ekran w sumie, jeżeli chodzi o rozdzielczość, to tutaj nic powalającego, natomiast to, co powala, to jego bezramkowość. No dzięki temu, że obudowa jest rozsuwana, to i u dołu jest bardzo wąska ramka, na tyle wąska, na ile mogła być, żeby w ogóle wyświetlacz udało się połączyć z płytą główną, a na górze no, zwężono ją do naprawdę już minimalnych rozmiarów, takich jak na boku, tutaj mniej więcej na oko takie 2-3 mm może ta ramka ma, ale nie więcej. No i to, co chyba Was najbardziej ciekawi, rozsuwana obudowa. Po rozsunięciu ukazuje nam się głośnik i podwójny aparat fotograficzny z 24-megową główną matrycą. Jeżeli chodzi o głośnik, to tutaj na ramce mamy szczelinę, czyli nie musimy rozsuwać telefonu, aby rozmawiać. Natomiast, no, tak jak widzicie, po rozsunięciu automatycznie wchodzi w tryb selfie. Mam nadzieję, że to można wyłączyć, aczkolwiek póki co w menu nie doszukałem się jeszcze tej opcji. Ale zakładam, że jest taka możliwość, bo przyznacie, że byłoby to trochę irytujące, szczególnie dla tych, którzy będą się bawić w ten sposób, a na pewno wielu z Was będzie tak robić, jak już sobie ten telefon kupicie. Jeżeli oczywiście będziecie mieli na to ochotę. Mechanizm pracuje płynnie, pracuje fajnie, z takim lekkim oporem wyczuwalnym, ale jednocześnie rozsuwa się na tyle gładko, aby nie stwarzać żadnych problemów. No ale bardzo się boję, co będzie po jakimś czasie. Bo tutaj, jak widzicie, mamy kolejną szklaną taflę po tym rozsunięciu. A strach pomyśleć, co się stanie, kiedy tu w tą szczelinę dostanie się piach. No na pewno to nie jest smartfon na plażę. Najgorsze, że rozsuwając telefon, jeżeli tam się dostaną jakieś twardsze drobiny, no jest jednak według mnie tutaj spore ryzyko zarysowania szkła przed aparatem fotograficznym, co z pewnością może wpłynąć po jakimś czasie na zdjęcia. No ale to też dopiero dłuższa eksploatacja pokaże, jak to się będzie sprawowało w praktyce. Poza tym, że fajnie wygląda, no to jednak budzi spore obawy. Powiedziałem Wam o dodatkowym przycisku na lewym boku obudowy. Tutaj ten przycisk uruchamia asystenta Mi, który no, jak na razie przemawia wyłącznie po chińsku, ale z tego co widzę, będzie możliwość przypisania temu przyciskowi jakichś tam dodatkowych funkcji. I to zarówno do pojedynczego, jak i do podwójnego naciśnięcia. W międzyczasie udało mi się tak na szybko przetłumaczyć mechanicznym tłumaczem te chińskie krzaczki. Zatem mogę już Wam powiedzieć, że na pewno ten dodatkowy przycisk będzie mógł włączać aparat fotograficzny, prawdopodobnie uruchamiać jakiś komunikator lub łączyć z wybranym numerem. Będzie również mógł
uruchamiać czyszczenie pamięci, czyli tą aplikację do konserwowania systemu i zapewne jeszcze kilka innych funkcji będzie tam dodanych u nas w oprogramowaniu, no i jeszcze jedna funkcja taka ważna, żadna, po prostu będzie go można wyłączyć. No i tak zacząłem mówić, że telefon będzie u nas, ale tak naprawdę jeszcze dokładnie nie wiemy kiedy. Tutaj możliwe takie scenariusze to jest końcówka tego roku, ewentualnie początek przyszłego roku. No i oczywiście ceny, które możemy sobie na tą chwilę przeliczać z yuanów, prawdopodobnie nie będą się jakoś tam specjalnie miały do naszych cen. Te nasze będą na pewno wyższe. Pytanie o ile tutaj, śmiało możemy prognozować, że nawet najtańsza wersja będzie kosztowała ponad 2000, no ale znów też nie wiemy, który wariant pamięci będzie u nas oferowany lub które, bo są trzy do wyboru na tą chwilę. I też nie wiemy tak naprawdę, czy wszystkie trzy wersje kolorystyczne, które dzisiaj mogliśmy oglądać, będą u nas oferowane. Musimy niestety jeszcze poczekać miesiąc, dwa, a wszystko będzie jasne. No ale już dzisiaj mogliśmy sobie ten telefon obejrzeć. Jeszcze taki szybki rzut oka na zawartość oprogramowania, przy czym ja zaznaczam, że to jest soft na rynek chiński. I nie ma pewności, czy wszystko, co tutaj widzimy, będzie w smartfonach, które trafią do nas z globalnym oprogramowaniem. Ale generalnie to, co spotykamy w interfejsie MIUI, tutaj jest, czyli te takie charakterystyczne dodatki, jak druga przestrzeń, czyli taka sekretna, wydzielona strefa na nasze prywatne, osobiste aplikacje, jak możliwość klonowania APEK, jak te dodatkowe programy w postaci skanera wizytówek, czy kodów kreskowych, tudzież nagrywania ekranu i tak dalej. No, to wszystko tutaj jest i w zasadzie to wygląda jak w każdym innym MIUI. Tutaj większych rewolucji nie widzę. Jedyne opcje, jakie doszły, to chociażby właśnie te, które już widzieliście, związane z dodatkowym przyciskiem, który no, wygląda na to, że jednak będzie bardziej użyteczny niż ten u konkurentów. Na koniec zostawiłem jeszcze łyżeczkę dziegciu. Jak widzicie, ten telefon, jak wszystkie szklane smartfony, bardzo ładnie zbiera ślady paluchów. Na szczęście, z tego co zauważyłem, daje się to w miarę szybko, w miarę sprawnie oczyścić. Ekran brudzi się nieco mniej, ale wiecie, przez to, że będziemy go rozsuwać, to również raczej dość szybko i dość łatwo go upatrzymy paluchami, także ściereczka myślę, że będzie tutaj nie od parady, a jeżeli chodzi o wystający aparat fotograficzny, no to tutaj prosta rada, zakładajcie ten pokrowiec, który będzie w zestawie, wtedy telefon nie będzie się bujał, kiedy go tak na płasko położycie, bo jak teraz widzicie, bez pokrowca kiwa się, jak będziecie sobie chcieli tak pisać na płasko na stole, no to będzie się kiwał. To jeżeli chodzi o takie mankamenty, które rzuciły mi się już od razu na pierwszy rzut oka. I to na razie wszystko, jeżeli chodzi o Mi Mix 3. Na recenzję, no tak jak już Wam zapowiedziałem, zapraszam nie wcześniej niż na początku przyszłego roku. Także do zobaczenia, a tymczasem zapraszam na nasze kolejne produkcje. W międzyczasie na pewno jakieś się pojawią. Cześć!